Olszynie, na największym w Europie torze offroadowym, odbył się kolejny wyścig King of Poland, w którym wzięło udział kilkadziesiąt załóg klasy Ultra 4 z całego świata. Organizatorem wydarzenia był szef motoparku Olszyna Jacek Liszkowski. W chwili obecną gdzieś ze 30 załóg jest zapisanych, ale jakieś są jeszcze w drodze, także trudno mi w tej chwili o poranku jeszcze coś dokładną liczbę podać. Miało być więcej. Paru czołowych zawodników z powodów chorobowych musieli się wycofać, kręgosłupy porozwalane na tych głazach, mają dość ciężki sezon za sobą, a jest to już ostatni wyścig w tym roku, końcowy, także bardzo dużo jest takich nie do końca zdrowych, żeby wystartować. No gwiazdy są tutaj takich dwóch czołowych, jeden Anglik i Francuz, czyli oni o ten tytuł mistrza Europy walczą. No tutaj wczoraj szaleństwo co było na prologu, o mało nie dachowali, jakieś fikołki zaczęli na tych robić, także naprawdę jadą zdeterminowani, jadą szybko, nie oszczędzają sprzętu ani maszyn, no i za chwilkę się okaże, jeżeli będzie start, jak to będzie wyglądało, bo to trwa dwa dni, także to nie jest tak, że można sobie powisiować, wiesz, jedną godzinę, dwie, ale trzeba to rozłożyć siły na całe dwa dni, cały piątek, całą sobotę. No przygotowaliśmy im troszkę taką trasę, bardziej ekstremalną niż rok temu, no już nie wspominając o deszczach, które tutaj były, jest tak mokro, tak ślisko, błoto, taka glina, wiesz, zalepiona, więc no nie będzie łatwo, naprawdę nie będzie łatwo. Kurzu możemy zapomnieć, pierwszy raz w Olszynie nie będzie kurzu, to jest w ogóle ewenement, natomiast będzie tak ślisko, mokro. Mamy duży sprzęt do ściągania tych samochodów, kilku lekarzy więcej, kilka pielęgniarek więcej, no zobaczymy. Oby nie było potrzebne, ale trzeba dmuchać na zimne, żebyśmy wszystko mieli na miejscu. My zapraszamy ludzi z całej Polski, ponieważ tutaj kibiców mamy nawet trzech już przyjechali, widziałem, samochodami. Wszystkie ośrodki noclegowe oblężone dookoła, także kibiców jest z różnych rejonów kraju, również z zagranicy kibice, bo w tej chwili z Hanoweru kibice przyjechali, wczoraj już z Niemiec przyjeżdżają. I co najważniejsze, wstęp jest zawsze bezpłatny, na miejscu można coś się napić, zjeść coś ciepłego, piękny widok, także zapraszamy wszystkich serdecznie, do zaproszeń łącznie burmistrz Olszyny też się chyba dołącza jak zwykle, bo to nas zawsze wspiera i pomaga, także mamy już za nami piękne flagi wywieszone nasze, hymn Polski będzie odegrany oczywiście, no i do boju, nie? Współorganizatorem wyścigu było miasto i gmina Olszyna, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Leszek Leśko. Po raz drugi organizowane są na naszym terenie, oczywiście w Olszynie, te wspaniałe rajdy tych samochodów, które przyjechały z całego świata praktycznie. Wczorajszy pokaz dla dzieci i młodzieży w Olszynie zachwycił wiele osób. Natomiast dzisiaj zaczyna się ta rywalizacja sportowa. Ja bardzo się cieszę, że jest to promocja dla takiej małej gminy jak gmina Olszyna, że właśnie ci organizatorzy, sponsorzy wybrali nasz tor crossowy, prawda, do tej jazdy offroadowej. No i duże zasługi w przygotowaniu tego toru należą się i podziękowania dla pana Jacka Liczkowskiego, który jest niesamowitym organizatorem tego typu imprez. Natomiast ja chciałbym życzyć wszystkim tym uczestnikom, zawodnikom jak najlepszych wyników, a przede wszystkim bezpiecznej jazdy, bo to jest bardzo ważne, ażeby w tej sytuacji, kiedy tor jest przygotowany bardzo dobrze, mogą się wydarzyć różnego rodzaju wypadki, żeby nikogo to nie dotknęło, no i wszyscy szczęśliwie przez dwa dni jadąc na tym torze szczęśliwie tą rywalizację sportową ukończyli. Dziękuję jeszcze raz sponsorom, dziękuję tym wszystkim, którzy się włączyli w organizację tego przedsięwzięcia. No, niech wygra najlepszy. Serdeczne pozdrowienia od samorządu dla kibiców, serdeczne pozdrowienia dla zawodników, no i oczywiście mechaników. Wszystkiego najlepszego. King of Poland to największy wyścig tej klasy w Europie. Wszystkie wyniki sportowej rywalizacji załóg można sprawdzić na stronie olszyńskiego motoparku www.facebook.com/olszynamotopark.